Sponsorem odcinka jest hellcase.com. Jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny. Z kodem wikingowie15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem grendy otrzymujecie darmowy balans. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty, jak i skiny do CSGO. Link w opisie, polecam, elo. W łóżku nie mogłem zasnąć, bo cały czas czułem emocje, nie? Bo mi się śnił kodzik w ogóle, śnił mi się Warzone, słuchajcie, śnił mi się, że jestem w Warzone. Po 14-godzinnej sesji grania w Warzone wczoraj, mi się dzisiaj śniło, że jestem w Warzone. Już hit po prostu, nie? I nie mogłem spać przez to, bo bałem się, że jak zasnę znowu, to będę się musiał znowu strzelać, kurwa. Jak nie na komputerze, to we śnie w nocy, no przecież to przecież szok w ogóle, no. Tak się nie da żyć, no więc nie mogłem zasnąć, no i dzisiaj właśnie pospomnę, do tej 10:45 wstałem. No zero. Kurde. W ogóle chciałbym. Nie, no co za durnota to jest! Co to było w ogóle, że mi helkę wysadziło? Nie wiem, co się stało. No nie wiem, helka mi wybuchła nagle, nie wiadomo dlaczego. Ja pierdzielę, na dachu u mnie. Nie, no czasami te helki to jest hit. Zesrać się mogłem. No to było jeszcze. Kurwa, wiem. Leci oburzający! Nie wierzę. Leci granat! Leci granat o... Jest. Podnoszę. Tylko jakieś nejdy rzucia w ogóle. No kurwa, te moje flesze nie falają! Nie! Dostałem fleszem. Kurde, no nie da się! Wychodzę! Helka się... No, pierdolę, nie mam... Nie, żyję. Helka miała... Jeden HP miała. Nie, jeden HP miała ta helka i tylko się strefa walnęła, ja jestem dead. Do chuja. Tu się zjebało. Oni trochę pozabijali. Kurwa mać! No ta helka miała 1 HP. Mm-hmm. I strefa się zjebała. No. Podaj się teraz łap tego. 12 fragów już mają. Kurwa mać! Cześć, jestem pozytywnym pawciem i taka runda! Zdarza się u pozytywnego pawcia, przecież. Mamy facetę. Pan cetę spikuje, to mnie dajmy. Dobra, no to... Dawaj, jadę. Do beza! Beza, do jazda. Do jazda. Jeden dywan, jeden dywan. Dobra. Dywan pod Igles, obity, słuchajcie, na... Idę banan. Jeszcze jeden, no, no cześć, jak to ogrywasz, to ci kupuję kebaba. O kurwa. Napiszcie im to. Ostatnio. Kurwa, Czesiu! Na kebaba idziemy. Dobra, masz kebaba u mnie. Nagrało się, Czesiu, bardzo ładnie. Ale dostał pongoska pizdę, ty, elegancką, podobało mi się to. Dostał to, kim jest, kurwa. Przecież to jest oczywiste, że... Środek tutaj jest łatwym punkcikiem. Odpuścił środek. Najrozsądniej drzwi, nie? Jakby poszedł. W sumie. Z dikielkiem. Ale tle. Pixel, kończymy to! Patrzcie, on nie wie, że... On nie wie, że jestem za śmietnikiem, bo miał flesza. Pokażę wam, jak dać kosę łatwo. Mało jeszcze, MP9 tylko ma. Helka jeszcze, tak. Patrzę, drabę. Dobra, leżę. Jeden od noga lasu. Od noga lasu. To by chciał mu kosy wyjebać, niech on się wrócił i mu zajebał. Pierdol nawet. Tylko jak ktoś tam mówi, to... Terek jest. No powiem, że to lipa. Dlaczego, nie? No, foksy, jakieś dziś... Leży. Ty, ale dostał głowę, stary. What the fuck? Wiedziałem, że to będzie. Co ty? Na drifcie. Kurde, aż się przechyliłem, pewnie ci na fotelu. Jak tak mi obróć. Co się dzieje? Shiana zgłosiła się na randkę, będąc dalej ze mną w związku. To pokazuje, że zależało jej tylko na... Ten ziomek mówi, że chce ci, że może ci, że ci mówię, opowiedź, może opowiedzieć historię jak chcesz i że podobno się zgłosiła na to, będąc w związku, ale ja się odcinam, ja to jest nie moja ten sprawa w tym momencie. No technicznie to w sumie też mam trochę to w dupie, na sensie... Nie wiem, to Diablesowi może, niech Diables to ogarnia. No w sensie,
kwestia jest taka, że no co jeżeli się jakaś typiara zgłosiła, która, wiesz, bo ja to przepytywałem z kumplem, te wszystkie dziewczyny, no nie? I wiesz, co jeżeli, no nie wiem, inne dziewczyny też się zgłosiły będąc w związku, ja nie wiem tego, nie? Wiesz, dla mnie to jest pod entertainment, to też ta randka w ciemno nie jest po to, żeby te osoby się potem ruchały, tylko nie wiem. Do służby na froncie, ale jeśli przegrasz, to koniec z wojaczką. Twoja kolejność... Nie! Nieźle ci dołożysz. Nie, zabieramy cię do... Jeśli ktoś z Podlasia mówi do mnie, ukradłem dla ciebie rower, to znaczy, że będę miał dwa rowery czy żadnego. Pewor zapytanie, pozdro. Ukradłem dla ciebie rower. Dobre. A, wyszli. Leży ściana. Na SK, na górze, skoczy. Kiosk, eski. Jeden dojeżdża chodzą. No nie, to ten. W SC będzie jeden, albo na CT nam pójdzie zaraz, wiesz? Dobra. To ten? Nie wiem. I... nie wiadomo. Zapięć. Dostał sigla, za... Ale przegrał, zapięć. Serdecznie. No to poszała. Małaga. Kuta funga. Wróć ta subskrypcja. Jeśli słyszał na tym, na karze, to ci dam flasha, dobra? A gdzie mam stanąć jeszcze raz? Tam... na zakręcie tu. Za winklem? Tak. Jak będziesz ich słyszał... Niebiesko i pod chybenem leżysz, za niebieską. Za niebieską cały czas, dojeżdża cię. O kurde, jaki magik. Ja pierdolę. Nie, i Fenix. Wytrzymam. Kurwa, sam sobie na pysk flasha, tak. Ja już się nie dziwię, jakim cudem Mateusz takie magiki daje, kurwa. No nie wiem, no rzucam i od piksela się odbija nagle jakiegoś. Paka byłby dumny. Ale jajca. Zrób ktoś shota z tego, to mu wyślę później. Nie, kurwa! Dobra, nic się dzieje, Greg. Dobrze, Pago, jazda! No, muszę odkupić winy. No i on, ja go nie trafię, bo on ma invisible. I ktoś otwierał szatnię z naprzeciwka, otworzył swoje drzwi i nasze się domknęły. I ja z całym impetem te żelazne drzwi uderzyłem głową. I o pierdola. Dramat. No ale założyłem, sprawdziłem, tam jakaś krew, coś. Założyłem czapkę, pojechałem do domu. Normalnie tramwajem z kumplem. Przychodzę do domu. Mówię do taty, że wypieprzyłem się głową, walnąłem. Tata patrzy, kurwa, blady się zrobił, jak zobaczył głowę moją. Mówi, ty sam wróciłeś? Podobno tu aż dziurę miałem taką w głowie. A ja w sumie nic mnie nie ten taki. Normalnie sobie przyjechałem. Tato blady prawie zasłabł. No i do szpitala na ten, na SOR czy gdzieś tam. I no i szyte. I od tej pory takie mi się tu zgrubienie zrobiło na kości. Czy nie wiem, na skórze? Nie, no nie wiem, o co chodzi. Po bliźnie mam takie tu zgrubienie, widzisz? Mam bliznę, tu mam bliznę, tu się na kolor. Tak. Esa, dalej. Szybko też sam. Ale żem się piznął w bańkę. Śpi, to trzeba go obudzić. Zrobimy to tutaj? No, tu powinno być bezpiecznie. Dziś nie wtorek, nie środa. Kto pierwszy? Ty byłeś pierwszy ostatnio, teraz ja. Wstawaj! Co tam się dzieje?